Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę. Zatrudnię kierowcę kategorii C plus E w ruchu krajowym. Codzienne powroty do domu. Praca od poniedziałku do piątku. Telefon 508 133 151 w godzinach od 9 do 17. Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę. W dniach 25-29 maja w Nowogrodźcu odbędzie się 14. Międzynarodowy Festiwal Muzyka u Józefa Ignacego Sznabla. Podczas muzycznego święta usłyszymy znakomitych artystów z Polski, Ukrainy i Holandii. Jesteśmy pewni, że 14. edycja festiwalu będzie wspaniałym przeżyciem artystycznym. Spełni oczekiwania publiczności i rozbudzi apetyt na więcej. Czekamy na Państwa w Nowogrodźcu. Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę. Wioletta Juchaniuk, witam Państwa w poniedziałek 16 maja i zapraszam na wydarzenia. Już niebawem ma być gotowe, a do końca roku w pełni wyposażone, pierwsze przedszkole na osiedlu kwiatowym. Jak wygląda obiekt na półtora miesiąca przed końcem budowy? W jakich warunkach będą przebywały dzieci? Gdzie będą się bawiły? O tym w materiale. Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części Bolesławca ruszyła na początku ubiegłego roku. Jeszcze półtora miesiąca i obiekt ma być gotowy. Zlokalizowany w rejonie ulicy Różanej, Narcyzów i Tulipanowej budynek ma być energooszczędny. Stąd pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna, niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe czy wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Budynek przedszkola założony jest jako budynek niskoenergetyczny, wyposażony w 100 paneli fotowoltaicznych zasilających ten budynek, w rekuperację, w zbiorniki na deszczówkę, również w instalację chłodu, więc jeżeli dzieciaczkom będzie za gorąco latem, będzie można obniżyć temperaturę w przedszkolu. W pierwszym na osiedlu kwiatowym przedszkolu miejsce znajdzie 150 dzieci. Będzie tu działać 6 oddziałów, każdy z pełnym węzłem sanitarnym. Będzie wydawalnia posiłków. Mała sala gimnastyczna, szatnia, gabinet sensoryczny, zaplecze administracyjne i
techniczne. Także teren wokół przedszkola zostanie odpowiednio zagospodarowany. Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola to plac zabaw, na którym znajduje się 15 urządzeń zabawowych. Również powstanie ogród dla najmłodszych oraz takie miejsce do gier zespołowych. Również przy przedszkolu wybudowano 49 miejsc parkingowych dla samochodów czy rodziców, którzy będą przywozili swoje pociechy do przedszkola. Również miejsca dla niepełnosprawnych. Całość kosztować ma ponad 8 milionów złotych. Budynek ma być gotowy do końca czerwca, ale na tym nie koniec. W czasie wakacji mają nastąpić wszelkie odbiory i zgłoszenia do właściwych organów, a wyposażanie przedszkola ma trwać do końca roku. Zarząd województwa z wotum zaufania, dwie jeleniogórzanki z zarzutami, a przedszkolaki z medalami. Między innymi o tym powiemy w wydarzeniach. W skrócie zapraszam. Ci, którzy myślą o zostaniu policjantem i chcą dowiedzieć się więcej na temat służby w policji, będą mieli ku temu okazję. 17 maja Bolesławiecka Komenda organizuje Dzień Otwartych Drzwi. W godzinach od 10 do 18 będzie można stawić się na komendzie przy ulicy Modłowej 3 i osobiście o wszystko zapytać. Policja cały czas prowadzi rekrutację. Dokumenty można składać w dowolnym terminie. Na darmowe zakupy wybrały się do Bolesławca mieszkanki Jeleniej Góry. W sklepie z artykułami dla dzieci dokonały kradzieży klocków i lalek o łącznej wartości ponad 600 zł. Kiedy pracownicy zorientowali się, że kobiety wyniosły towar ze sklepu, natychmiast powiadomili ochronę, która zatrzymała panie w sąsiednim sklepie i wezwała na miejsce policjantów. Okazało się, że kobiety już wcześniej przyjeżdżały do Bolesławca w tym samym celu. Wspólniczki to 26- i 32-latka. Obie zatrzymane odpowiedzą za dokonanie kradzieży, grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Kolejne działki do sprzedaży w rejonie ulic Ptasia Widok. Miasto ogłosiło przetarg ustny na sprzedaż 4 działek w tym rejonie z przeznaczeniem pod budowę domów jednorodzinnych. Nieruchomości położone są w północno-zachodniej części Bolesławca na obrzeżu osiedla Kwiatowego. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku w tym miejscu wybudowano drogi wraz z oświetleniem. To ulice Kormoranów, Żurawia, Bażantowa i Skowronkowa. Za blisko 8 i ponad 8-arowe działki cena wywoławcza wynosi od 198 do 232 tysięcy złotych. Miniony czwartek przebiegał w atmosferze olimpijskich zmagań. Do współzawodnictwa na stadionie miejskim podczas Olimpiady Optymizmu Bezpieczeństwo Malucha stanęło 13 reprezentacji bolesławieckich przedszkoli. Młodzi zawodnicy rywalizowali w konkurencjach, które uczą zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz kształtują ekologiczne postawy. Przedszkolaki wykazały się doskonałym przygotowaniem do każdej konkurencji. W efekcie wszyscy zajęli zasłużone pierwsze miejsce i otrzymali pamiątkowe medale. Imprezę zorganizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy współpracy Straży Miejskiej. Ponad 1300 wykroczeń kierowców na Dolnym Śląsku i 58 w powiecie bolesławieckim. To efekt czwartkowych działań policji na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego. Z blisko 60 różnych wykroczeń na drogach powiatu bolesławieckiego najczęściej było to przekroczenie prędkości i nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu. Rekordzista to mieszkaniec Koszalina, który w terenie zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 50 km na godzinę. Kierowca stracił prawo jazdy na 3 miesiące oraz został ukarany punktami karnymi i mandatem w wysokości 1,5 tysiąca złotych. Na czwartkowej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego radni udzielili zarządowi województwa absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku. Za przyjęciem absolutorium głosowało 21 radnych, 8 było przeciw. W trakcie posiedzenia zaprezentowano także raport o stanie województwa. W najbliższych latach Dolny Śląsk będzie miał do dyspozycji przeszło 1,670 mln euro w ramach Funduszy Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu.
Funduszu Społecznego. To 2 razy więcej niż początkowo proponowano. Zwiększenie tej kwoty to efekt negocjacji samorządu województwa. Nasz region otrzyma dodatkowo 556 milionów euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Zwiedzanie muzeum do północy i do tego za darmo. Tak było w minioną sobotę w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i tak było w muzeach w całej Polsce. A wszystko w związku z Wielkim Świętem Muzealników, czyli Europejską Nocą Muzeów, w ramach której w całej Polsce zaplanowano setki wydarzeń, spotkań, wykładów, pokazów, warsztatów i wycieczek. Zgodnie z wieloletnią tradycją również Muzeum Ceramiki w Bolesławcu przygotowało z tej okazji wiele atrakcji, a wśród nich wystawę unikatowych naczyń ze szkła sodowego i kryształu ze zbiorów Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Miniona sobota w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu to duża gratka dla zwiedzających, w tym dla miłośników szkła i kryształu, bo od tego zaczęło się świętowanie Europejskiej Nocy Muzeów. Muzeum czynne było w sobotę do północy, wstęp na wystawy był bezpłatny. Na tegoroczną noc muzeów zaplanowaliśmy 3 wernisaże. Prezentujemy wspaniałą kolekcję szkła polskiego powojennego z Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku. Wyjątkowa chociażby samo nazwisko profesora Chorbowego, myślę dla wszystkich, którzy fascynują się polskim szkłem, polską sztuką współczesną. To mówi tak dużo, że to już większej zachęty nie trzeba. To właśnie w muzeum przy ulicy Mickiewicza otwarto wystawę Kłodzkie szkło artystyczne drugiej połowy XX wieku ze zbiorów Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku. Można tu oglądać unikatowe naczynia i formy ze szkła sodowego i kryształu z muzealnej kolekcji. Kłodzkie Muzeum niemal od pierwszych miesięcy swojej działalności dokumentowało i gromadziło eksponaty związane z historycznym rozwojem kłodzkiego przemysłu szklarskiego. Głównym przedmiotem zainteresowania stało się jednak szkło artystyczne, tworzone przez artystów wykształconych w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Kolekcja liczy ponad 600 obiektów i zawiera prace najbardziej znanych artystów drugiej połowy XX wieku współczesnych naszych, czyli Zbigniewa Chorobowego, Witolda Turkiewicza, Zygmunta Janoty, Stefana Sadowskiego, Janusza Robaszewskiego. Gromadzona była w latach 80., 90. ubiegłego wieku, można powiedzieć, więc jest już to kolekcja historyczna. Znane huty, z którymi związani byli artyści, czyli Huta Szkła Gospodarczego Sudety w Szczytnej Śląskiej i Huta Szkła Kryształowego Violetta w Stroniu Śląskim, już nie istnieją. Prace są więc niepowtarzalne. Trzon muzealnej ekspozycji tworzy ponad 200 unikatowych dzieł projektantów i artystów szkła mieszkających na ziemi kłodzkiej i działających w dolnośląskich hutach po wojnie. Związani z hutami projektanci potrafili nadać swoim wyrobom wyjątkowy charakter. Posiadająca własną pracownię wzornictwa Huta Sudety została zlikwidowana w 2014 roku, a następnie rozebrana. Niewiele dłużej, bo zaledwie o 4 lata działała Huta Violetta. Bardzo mi miło, że możemy tutaj dzisiaj być w Bolesławcu. Okazja jest niebywała, ponieważ pokazujemy wystawę szkła, wybór naszych pięknych szkieł, które na stałe pokazywane są na wystawie stałej. Jest to okazja związana z tym, że nawiązaliśmy kontakty z Muzeum Bolesławieckim, z Muzeum Ceramiki. Zwiedzający wystawę podczas sobotniej Nocy Muzeów mogli wziąć udział w warsztatach malowania i pokazie grawerki na szkle, a także pokazie i warsztatach witrażownictwa. Cieszy nas to, że nasze szkło wszędzie tam, gdzie dociera, podoba się, że jest doceniane. Wystawę w Bolesławieckim Muzeum będzie można oglądać do ostatniej niedzieli czerwca, a później będą mogli ją zobaczyć Czesi w Muzeum w Jaromierzu. Na zakończenie jeszcze prognoza pogody dla Bolesławca na wtorek. Ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jutro o stałej porze. Do zobaczenia.
13 stopni Celsjusza w nocy i do 18 stopni w dzień. Taka temperatura spodziewana jest w Bolesławcu najbliższej doby. We wtorek zachmurzenie będzie duże, a po południu możliwe, że popada lekki, przelotny deszcz. Ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Wiatr powieje z prędkością 4 km na godzinę ze wschodu. Jeden region. Wiele tajemnic. Jedna pasja. Wiele tras. Znajdź tę najlepszą. Odkryj Dolny Śląsk. Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę. Do
Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach na kierunku hotelarskim przygotowujemy się do pracy jako kelnerzy, recepcjoniści oraz pracownicy działu służb pięter. Mamy możliwość uczestniczenia w kursach barmańskich, baristycznych oraz sommelierskich, które kończymy zdobytym certyfikatem. W naszej szkole stawiamy na praktykę, zarówno tą realizowaną podczas zajęć w szkole, jak i u zewnętrznych pracodawców w 4- i 5-gwiazdkowych hotelach w Polsce i za granicą. Hotelarz to kompetencje. Nienaganny wizerunek i profesjonalizm. Komunikatywność i kultura. Hotelarze to jesteśmy my, a to właśnie Ciebie zapraszamy do naszego świata. A my, nauczyciele, pomożemy Ci rozwinąć skrzydła i otworzyć umysł na nowe możliwości. Społeczność szkolna Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach czeka na Was. Zapraszamy. Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę. Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę. Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę.